Ewa Błaszczyk, założycielka kliniki Budzik, ma kolejny powód do radości. Właśnie ogłoszono, że ósmy pacjent placówki, 30-letni strażak, który spędził w śpiączce półtora roku, odzyskał świadomość i został wypisany do domu. Ten moment jest nie tylko triumfem dla kliniki, ale także dla samej Błaszczyk, która w rozmowie z Plejadą wyraziła swoje ogromne szczęście. Ale wszystko jest teraz budujące, jasne. Pozytywne, budzące nadzieję i nadaje sens robienia czegokolwiek, mówiła wzruszona aktorka. Podczas wywiadu Ewa Błaszczyk odniosła się także do swojej osobistej tragedii. Stanu zdrowia swojej córki Aleksandry, która od wypadku w 2000 roku pozostaje pod opieką kliniki, Aleksandra zakrztusiła się tabletką, co skutkowało długotrwałą śpiączką. Mimo ciężkiej sytuacji, Błaszczyk znajduje siłę w sukcesach kliniki i w swojej roli jako matki i działaczki. Dzięki takim sukcesom jak wybudzenie strażaka, klinika budzik zyskuje na znaczeniu jako miejsce, gdzie niemożliwe staje się możliwe, a każde wybudzenie pacjenta jest świadectwem nadziei, którą Ewa Błaszczyk nieustannie się dzieli. Ewa Błaszczyk, niezłomna w swojej determinacji, Kontynuuje walkę o zdrowie swojej córki Oli, która od 2000 roku przebywa w stanie śpiączki. W nadchodzącym 2025 roku minie 25 lat od tragicznego wypadku. Aktorka w rozmowie z Plejadą podkreśla, że każdy dzień przynosi nowe wyzwania, ale i możliwości. W maju 2025 roku to będzie ćwierć wieku od tego zdarzenia. Robimy wszystko przy Oli, żeby dać jej szansę. Ale czas nie wpływa na korzyść takiej osoby, która jest w tym zanurzona. Nauka bardzo się rozwija na świecie, wyznaje Błaszczyk. Mimo iż tradycyjna medycyna, jak dotąd, nie oferuje rozwiązań mogących przywrócić Oli pełnię zdrowia, Ewa Błaszczyk nie traci nadziei na przełom. Cały czas jest w jakimś procesie. Medycyna. Taka standardowa, która była do tej pory, już jej nic specjalnie zaoferować nie potrafi. Teraz jest wyścig z czasem. Czy dożyjemy tego, kiedy neurodegeneracja mózgu będzie do odbudowania? dodała z nadzieją w głosie. Dedykacja i wiara błaszczyk w postęp naukowy stanowią fundament jej działalności, zarówno osobistej, jak i profesjonalnej. Dzięki swojej fundacji i klinice Budzik Ewa nie tylko wspiera swoją córkę, ale również pomaga innym rodzinom w podobnych sytuacjach, przyczyniając się do rozwoju nowoczesnych metod leczenia.